Międzynarodowy Festiwal Kino Dzieci to jest wydarzenie, które ma na celu przede wszystkim prezentowanie filmów o wartościach edukacyjnych i artystycznych, filmów o dzieciach i dla dzieci. W tym roku festiwal realizowany jest w formule hybrydowej, równolegle w 20 miastach oraz w internecie. W tegorocznym repertuarze znajdziemy 9 filmów pełnometrażowych, aktorskich i animowanych, które obejrzymy stacjonarnie w OKF-ie, a w sumie ponad 150, które będzie można zobaczyć online. Nieco różnią się od tych filmów, które są dostępne na co dzień w takiej szerokiej dystrybucji. Filmy nie były pokazywane jeszcze nigdzie, są filmami przedpremierowymi. Dla tych najmłodszych są to takie tytuły jak Ella Bella Bingo, film o przyjaźni, jak Filonek bez ogonek, jak lubiany cykl filmów o biurze detektywistycznym Lassego i Mai, tym razem pod tytułem Rabuś z pociągu. Natomiast dla tych nieco starszych pokażemy między innymi polski film Tarapaty 2, to jest film dla dzieci od 9 lat i ten film wyjątkowo trafia na ekrany 25 września, czyli prawie równo z początkiem naszego festiwalu. Pokażemy również Halfdan prawie Wiking, film Szczęściara, to te filmy dla nieco starszych dzieci. Ponieważ tegoroczna edycja odbywa się metodą hybrydową, warsztaty dla dzieci oraz spotkania z twórcami odbędą się online. Program wydarzeń oraz zapisy znajdziemy na stronie kinodzieci.pl. Tam też zamieszczone będą materiały przeznaczone dla rodziców i nauczycieli. Sekcja Kino Dzieci wychowuje i między innymi są takie wykłady jak na przykład jak prowadzić dialog w rodzinie. Ponieważ część z tych wykładów jest bezpłatna, myślę, że naprawdę warto skorzystać, tylko trzeba zapisać się, wypełnić formularz, no i liczba miejsc ograniczona. Festiwal rozpocznie się 26 września, a skończy 4 października.